Święty Maksymilian Maria Kolbe był w obozie Auschwitz 11 tygodni. Ten pobyt jest udokumentowany kilkoma dokumentami, które zachowały się w tej ogromnej spuściźnie obozowej. Ogromnej, bo wiemy, że tak dużo dokumentów było wytworzonych, a tylko niewielki procent zachował się. I tak pierwszym takim ważnym dokumentem odnośnie pobytu ojca Kolbe w obozie jest lista transportowa, która została wystawiona w obozie w momencie przyjęcia, w momencie rejestracji. I na tej liście czytamy, że właśnie 29 maja 1941 roku z Warszawy został przywieziony transport więźniów. Transport liczył ponad 300 więźniów. Były to bardzo różne osoby. Niektórzy byli aresztowani za działalność w ruchu oporu, w tej budowanej, rodzącej się konspiracji. Byli również duchowni, byli księża z Ołtarzewa, księża Oblaci, byli również księża z Warszawy. 12 duchownych w tym transporcie, w tej grupie było. Więźniowie z dworca prawdopodobnie przeszli tą trasę tutaj na teren obozu i przeszli przez bramę Arbeit Macht Frei, tą, która tutaj była brama wejściowa do obozu, a następnie zostali przeprowadzeni do budynku, gdzie rozpoczęła się rejestracja w obozie. To jest budynek dzisiaj oznaczony numerem 26. W przypadku świętego Maksymiliana czytamy, że właśnie jest to Kolbe Raimund. Nie znajdziemy, w żadnym z tych dokumentów nie znajdziemy jego imienia Maksymilian, ponieważ było to jego imię zakonne. W dokumentach świeckich wszędzie gdzie występuje jego imię nadane na chrzcie, czyli Raimund. Rejestracja więźniów odbywała się w bloku numer 26, który był też miejscem, gdzie więźniów poddawano tym wstępnym czynnościom związanym z przyjęciem do obozu, jak właśnie fotografowanie. W tym czasie jeszcze nie tatuowano numerom więźniów, także ojciec Kolbe miał zrobione zdjęcie obozowe, ale nie miał wytatuowanego numeru obozowego. Zgodnie z zasadą wszyscy więźniowie w obozie byli kierowani do pracy, musieli pracować. Pierwsze komando, w którym znalazł się święty Maksymilian, to było komando, które budowało parkan tuż przy krematorium. W tym czasie, 15 czerwca, napisał jedyny list obozowy. Napisał go do swojej mamy, Marianny Kolbe, która wówczas mieszkała w Krakowie, mieszkała u sióstr Felicjanek. W czasie pracy w komandzie Babice ojciec Kolbe został dotkliwie pobity przez jednego z nadzorców. Prawdopodobnie zdaniem nadzorców zbyt wolno wykonywał pracę. Było to o tyle niebezpieczne w przypadku ojca Kolbe, że ojciec Kolbe był chory na gruźlicę. Zmagał się z tą chorobą od czasów studiów we Włoszech i już w trakcie pracy misjonarskiej w Japonii bardzo odczuwał skutki tej choroby. I tutaj podczas tego pobicia znowu te dolegliwości gruźlicze odezwały się. Zachorował na zapalenie oskrzeli. Ojciec Kolbe został umieszczony w komandzie, tym razem tak zwanym komandzie pod dachem, w kuchni obozowej, gdzie więźniowie zajmowali się obieraniem jarzyn. I to było właściwie ostatnie komando, w którym pracował tutaj w obozie. W ostatnich dniach lipca 1941 roku stwierdzono ucieczkę więźnia z jednego z bloków.
Administracja obozu wówczas stosowała kary wobec więźniów. Najczęściej była to kara śmierci w celi głodowej, gdzie więźniów zamykano na okres najczęściej 2 tygodni i po prostu umierali z głodu. Teren w oku wyglądał zupełnie inaczej. Był tak naprawdę wielkim placem budowy. Wznoszono właśnie tutaj te budynki w tej centralnej części obozu, w związku z tym ten materiał budowlany był tutaj rozłożony. I właśnie kiedy minął czas przeznaczony na znalezienie tego więźnia, kierownik obozu, Karl Fritsch, zarządził apel, i więźniów tych ustawiono właśnie tutaj na tej łące pomiędzy tymi budynkami. Karl Fritsch spieszył się z wykonaniem tejże kary, korzystając z nieobecności komendanta obozu. Rudolf Hess był wówczas w podróży służbowej. Kierownik Karl Fritsch razem z oficerem raportorem Gerhardem Paliczem przechodzili po kolei i Karl Fritsch wskazywał więźniów, którzy mieli zostać dołączeni właśnie do tej grupy, która miała być skierowana do celi głodowej, miała być skazana na śmierć. Jeden z więźniów wskazanych wówczas, Franciszek Gajowniczek, widząc, że to właśnie on ma być w tej grupie, zaczął prosić o litość. Miał się zwrócić tymi słowami: moje dzieci, moja żona. Wśród pozostałych więźniów niewskazanych był święty Maksymilian Kolbe. I w pewnym momencie wyszedł przed szereg i zwrócił się do kierownika obozu Fritscha z propozycją zamiany za więźnia, który prosi o darowanie życia. Ku zdziwieniu wielu więźniów kierownik Fritsch zgodził się na taką zamianę. Gajowniczek dołączył do więźniów stojących tutaj, natomiast święty Maksymilian zajął jego miejsce i całą grupę 10 więźniów odprowadzono do bloku. Wówczas miał numer 13, po zmianie numeracji był to blok numer 11. I tam zostali umieszczeni w celi tak zwanej Hungercelle, celi głodowej. Podziemia bloku 11 to cele, gdzie umieszczano więźniów jako kara za różne przewinienia. Jedna z nich została nazwana Hungercelle, cela głodowa, i była to cela śmierci, gdzie więźniowie umierali, ponieważ nie dostarczano im pożywienia, nie dostarczano im wody. I właśnie w ostatnich dniach lipca 1941 roku 10 więźniów, wśród nich świętego Maksymiliana Kolbe, przyprowadzono do tych podziemi, wprowadzono do tej celi i tutaj mieli umrzeć w odwet za ucieczkę innego więźnia. Więźniowie, którzy byli tutaj w rejonie tej celi, w rejonie bloku, opowiadają, że na początku, w pierwszych dniach słyszalne były śpiewy, słyszalne były rozmowy, które z upływem czasu stawały się coraz bardziej ciche, aż ostatecznie ustały. W połowie sierpnia 1941 roku zarządzono opróżnianie celi i zauważono, że kilku więźniów jeszcze żyje, wśród nich święty Maksymilian. Żyje, to znaczy jest wyczuwalny puls. Sanitariusz z bloku 11 przyszedł właśnie tutaj do podziemi i zabił tych więźniów zastrzykiem z fenolu. Ciała wszystkich zmarłych więźniów zostały przeniesione do obozowego krematorium, gdzie zostały spalone. Administracja obozowa wystawiła akt zgonu, dokument, który właśnie wystawiano więźniom zarejestrowanym w obozie. I czytamy, że właśnie 14 sierpnia 1941
roku ojciec Rajmund Kolbe zmarł w obozie i jako przyczynę zgonu wpisano zapalenie mięśnia sercowego. Dokument został podpisany przez kierownika Wydziału Politycznego Grabnera, a śmierć więźnia, śmierć świętego Maksymiliana miał stwierdzić lekarz obozowy, lekarz SS dr Schwella.